Hej moi kochani, witam was oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony znowu Opera, kłaniam się przed wami wszystkimi. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, jak widzicie, wyglądam przekozacko. Chociaż można było zmienić ten kolor zbroi, myślałem, że będzie on bardziej taki w pytę. Ale wygląda to świetnie. Troszeczkę sobie posiedziałem, troszeczkę sobie pofarmiłem. Nagram wam też odcinek o tym, gdzie dobrze się farmi expa. Ci z was, którzy doczekali się do tego odcinka, jeszcze nie nagrałem tamtego, powiedzmy nie wpuściłem go, bo on na pewno ukazałby się wcześniej. To warto pamiętać, że na tej mapie to jest Tangled coś tam. Nie, War Tuf Shallows, jest takie miejsce jak ten filar. Raz, że z niego wypadają legendy z bossa, który się pojawia. Rzadko, bo rzadko, ale to ma mniejsze znaczenie. Przeciwników jest dużo, jest bardzo łatwy sposób na bronienie się tutaj na tej półce skalnej, kiedy się wszyscy pojawiają, są tylko dwa wejścia, mamy ścianę za plecami. Bardzo łatwo jest się generalnie bronić na tej mapie, walczyć z tymi przeciwnikami i respimy się dosłownie. I tu mam już filar, więc to jest bardzo blisko. My sobie dzisiaj tego nie będziemy oczywiście robić. Ja sobie przetestowałem ten motyw, mam 34 poziom. Nic więcej nie zrobiłem. Jakby fabularnie, uwierzcie mi, że nic więcej nie zrobiłem, ale wydropiłem parę rzeczy, no, w zasadzie to zebrane ze wczoraj, ale wydropiłem parę rzeczy, które mogłyby was zaciekawić względem grania kampanii. Powinno być nam sporo prościej. Przede wszystkim mam Goblin Pickaxe w końcu, który daje skill cooldown po podniesieniu złota, który daje movement speeda i spell cooldown po podniesieniu złota. Więc to jest mega rzecz. Chyba tyle. A, One Fish. O właśnie, to jest ta zbroja. To jest legenda. Znaczy, ta zbroja jest legendarna w teorii. Dla Gravebone Spellshota. Wszyscy towarzysze, obrażenia wszystkich towarzyszy są obrażeniami od mrocznej mocy, mrocznej magii. Przeciwnicy, którzy dostaną od naszych towarzyszy, o właśnie, obrażenia, dostają jeszcze większe obrażenia od nas. To fajna rzecz, ale teraz tak, najpierw wrócimy, znaczy najpierw sobie przejdziemy na Overworld i stąd udamy się już w kierunku kolejnych questów, w kierunku kolejnych przygód. Zaraz, bo ja się teraz Wargot Shallows, a muszę się przetransportować na ten drugi niższy poziom. The Fatums. Bo ostatnio skończyliśmy przy filu. Sporo rzeczy robię sobie tak online, w zasadzie offline, żeby sprawdzić to i owo, jak to działa, zobaczyć co z czego dropi, po co dropi. O tym sobie jeszcze porozmawiamy, zrobimy jeszcze o tym fajne odcinki. No, myślę, że z tej gry da się jeszcze sporo wycisnąć. Yeah, you leave. Coco. Dobra, refill ammo, sprzedaj śmieci. Wątpię, żebym coś teraz znalazł. Znaczy, jeszcze teraz to jest bardzo możliwe, że coś tam znajdziemy fajnego. Natomiast raczej szukam zaklęcia, które poprawi nasze statystyki. Potrzebuję właśnie dobrej ognistej broni. Tak, cały czas potrzebuję dobrej ognistej broni. Mam dobrą lodową broń, mam świetną broń zadającą obrażenia od toksyny. Mam w ogóle bardzo dobrą broń miotającą piłami. I nawet niezłą broń. Jako granatnik. No jest dobry do straszenia przeciwników, żeby sobie tarowali. No ale dobra, zajmijmy się czymś sensownym.
teraz, gdzie go mieliśmy uwolnić? Już, ała. A z czym mi się autodak powinien działać, dobra. Zapomniałem, że tu są w ogóle już przeciwnicy. O, rozgrzewkowy, dawno nie grane. Mimo wszystko to zaklęcie, którego używam teraz, wydaje się być... No nie, nie da się tak grać. Wydaje się być najlepsze. 10? I tak powinno być dużo lepiej. Są cichsze i głośniejsze momenty. Ja nie wiem, ta gra ma jakiś tam swój taki odchył. Całkowicie od normy. To niby przeładowanie jest dłuższe, ale... Ability Damage, Dark Magic Efficiency, Pistol, Critical Hit Damage. No ale 7% to jeszcze nie jest. Chociaż zaraz. Co ja tu mam? Increase Fire Rate. O 20% Fire Rate. Ability Damage. No dobra, ale Ability Damage, więc to meh. If I'm here, foes are here. All right, let's get this totally probably not, but maybe evil dude out of there. You fell for the oldest trick in the book. A lever that seems to be a release lever, but it ain't that at all. Avast! I'll run you through. Kill cage guards. Dobra, pozbędziemy się przeciwnika. Okay, so the guy said he had a certificate of non-evilness from Butt Stallion in his cave, right? You remember the thing from like 17 seconds ago. I am in awe of your good, good brain. Dobra, zobaczmy, co to jest. You should be. So, I guess we need to find directions, yeah? Damn right, fool! Find them directiones! No dobra, w każdym razie to jest nic. Nic, co by mi się mogło przydać. Czy zakręcę, nie zakręcę, no nieważne. No i dobra, lubię jak przeciwnicy się chowają. Ty też? Nie? I see death! I see death! No i spokój. Czy jest warto gdzieś się tu... Oj, bardzo nie warto jeszcze się gdzieś zapuszczać. Ja was kompletnie nie widzę, ciule. Trzysta, może być. O, jest. Ta nie była jakoś specjalnie schowana. Prawie piątkę. 3300, prawie piątkę. Niech będzie 3300. To gdzieś tu. This map only shows where the local town is. Well, then I guess you better find a local then, huh, bud? Mhm.
Jaki wielki Moby Dyk. Weźmy, zajrzyjmy do Moby Dyka. Przy okazji widzę kostkę. Wow. A, to pewnie będzie jakieś tam wejście. Juhu, ślizgawka. Tutaj widzę kostkę, nie wiem czy mi się... A, gdzieś trzeba naokoło do niej iść. Na razie nie. That pirate guy looks like a local. Maybe he'll help us out. Yeah, but we'll have to act the part. Cue pirate stuff. Winter's Blade! Jak ja nie lubię tych węży. Irytują mnie niesłychanie. What you want then? He ain't a pirate from the look of ye. Oh, I'm definitely a pirate. Ahoy! See? Hmm? Gotta say, nailed it. Oh, you're a pirate, are ye? Might be you'll have to prove it. How you're gonna do that then? Przedłużanie questa. I'm going to loot it. A fine idea that. I do love me some looting. As for Phil's cave, it's just down the way. Good luck getting in, though. Oh, and some other sea dogs went down there to try to loot the place already. So you might have some competition. A poetry page. Kostka. Nie. Poezja. No, mam nadzieję, że gdzieś będzie dookoła wejście. Na pewno gdzieś tu z góry jest. Death and suffer. Oops. Moja wina. Co to? Cokolwiek by to nie było. Kurde, pewnie będzie okazja, żeby tam wrócić, no ale już dobra. Idźmy do tej poezji. Teraz, czy warto jest gdzieś tutaj zbaczać? No, możemy zboczyć tam. A to na powrocie. Od tej poezji. A, dobra, bo on tutaj na nas czeka. No to się wrócę. To będzie część questa na pewno. Mam cię. Opa. Lead shot mined from the nine and half.
black powder ground from Blast Hammett's bile. Did you like that poem? You can hear the rest of it at the tavern in Brighthoof. Ooh. Nah. You won't be near the night. O, i tu działo strzeli tam. A tam jak mam dojść? A, jest, widzę drabinkę. Ach, ninja. Spellburst! Takie czary. Że nie można ulepszyć się itemów. Nie pamiętam, w jakiej grze mieliśmy do tego dostęp, ale kiedyś pamiętam, że w którymś tytule była taka możliwość, to chyba w tytule RPG, że można było ulepszyć item, zamiast go tam od nowa grindować, gdzieś tam na plus setnym poziomie, czy cokolwiek, nie? Że można było mu wyrównać poziom. Chyba nawet w Destiny. How in the scurry adult heave hole are we supposed to get into this damn place? I have half a mind to keyhole that tricky wizard. What's that? Knockback all enemies. No tak, ale ja mam 3000 tego warta, więc mi. To mi przez chwilę wyglądało. Ech, już się cały spiałem. Jest coś w tej broni takiego. I know that? Może to? Just shut up. We got this. Look, you just gotta match up the symbols, okay? I was just about to say that. Znaczy, no dobra, ale mnie te symbole, co one mi mówią? Tu są gdzieś jakieś symbole czy coś? A, może z tej strony. Aha. Dobra, bo mi się trochę kończy amunicja na tych pistolecie. I will admit that had not occurred to me. No. All right, fine. I'm a voicist. Is that what you want to hear? Hey, admitting it is the first step. Ugh, come on. Time to reload, idiot. C full effort. C minus. No coś.
No, no tak, bo sobie zamroziłem wodę, a później po niej łaziłem. Szkoda bardzo. Bullskull. Huh. Well, that's pretty underwhelming. What? Were you expecting some sort of super spooky evil lair? Oh, no. No. Yeah, trochę tak. Anyway, let's just find that certificate. See? See? That looked super evil! Are you still going on about that? Huh. Well, I'll be damned, it's real. And that's Queen Butt Stallion's hoofprint right there. I'd recognize it anywhere. See? Not evil. Anyway, we got what we came here for. Now we just have to talk our way into Stallywag Landing. The more the dice, the better the loot! 13. Fire damage. Thanks for that. No zdecham? No, takie suche obrażenia, bez żadnego żywiołu. No dobra. Nie będę się bił z przeciwnikami, którzy mi uciekają. Tudum, tudududum. Trochę jak z... jak się to nazywa? No, Rodzina Adamsów. You can do. Suppose I can let you in. Can't recommend on you defending that crooked eye Phil, though. That freak's more evil than Malevatron the Unbenevolent. Her my name ain't Sir Finbreaker, which it is. Wygląda to ładnie. Otwieraj szybciej. Questy są do zrobienia. Gates locked up tight on account of these creepy old totems Crooked Eye propped up around town. A very handsome guard up there ain't letting anyone through till him's dealt with. Very handsome guy. They'll put creepy totems around town? That sounds like it could be bad for our case. Then... Na bank, handsome Jack. Yeah. For once... I zresztą Jack. Arr. Let's destroy some evidence. The sea dogs tell of a legendary predator known only as... Pookie. Whoa! Where'd that thing come from? I have a theory. Do you care to share with the rest of the class, Brett? No. Very helpful, thank you. No i ekstra. Ha!
Jejku. Muszę uważać na te beczki, no. Mógłbym sobie zmienić ulta, nie? W zasadzie to mógłbym zmienić ulta. Tylko czy ja mam coś? Fire and forget. Tylko tą erupcję kojarzę, co to jest. Chyba. Dajmy... A nie, no to kojarzyłem, co to nie to. Idziemy rzucać zaklęcia po prostu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nice. Ready to cast. O dziadu. No. No strasznie to jest niezabawne, no. Jajca. Eat well and exercise. Z Star Treka pewnie. Z Star Treka. Live long and suck it. My health is above 50%. Effects are increased 25%. Spell damage. W sumie to spoko. Ja miałem do tej pory... Increase fire damage. Dobra. A że mój health 99% jest powyżej 50%, ze względu na to, że jak rzucam zaklęcia, to się leczę, to może być bardzo fajne wyjście dla mnie. No, efekt przyspieszenia też. A, dobra, albo zebrałem golda. Tak przy okazji... Co ja to oznaczyłem? Aha, dobra. Jak zwykle Borderlands. Sell junk, refill ammo. Jakiś karabin. Dobrego karabinu to jeszcze nie znalazłem. 3 z groszem, maximum health, movement speed. Hmm. 208 tysięcy. Graveborn Berserker. No dobra, tu mam co? W zasadzie mam to samo, tylko nie 2900. 3 z groszem. Nie. Nie ma takiej dużej różnicy. Spell Critical Chance i tak dalej. Spectred Talents. To przywołuje, o ile dobrze pamiętam, Wivernę. Spitting Concentrated Magic Barrage. Hmm. Plus 1000% spell damage. Wiecie co, aż sobie to wezmę, bo aż mnie zastanawia. Aż się zastanawiam, naprawdę. Tylko może bym sobie zamienił jedno z drugim. Da się? O, da się po prostu. Okej. Tak, dzięki temu będę mógł strzelać i coś tam robić. Hmm.
O kurde. Jakie karzące jest to zaklęcie. Dobry spell. Dobry spell, bo wali w ryja. A to jest... Czy się pogięło, dziewczynko? A, bo my się jeszcze bijemy. O, no okej. Jeszcze jak ja mam bonus do Dark Magic. Cokolwiek by się tam nie działo. Ach. Dobra, tam nie doskoczę, ale tędy wlezę. Dobra. Gdzie tu jest następny tu? Dobra, i tak cię nie mogę trafić. Olewam cię. Tylko gdzie tu jest wejście? A, dobra. A! You know, it seems like Phil actually put those totems around to protect the pirates from the monsters. Just as I theorized. Oh, is it really? Or are you just saying that now that I've figured it out, so you look like a big smart kid? I don't need your food. Whatever. Now that we've destroyed the evidence, let's just get up to the jail and defend our client. Not this time. Let's get Custin. Co się dzieje tu do jasnej choroby? Karzące są te strzały z tego. Kurde, dobrze grać magiem. Damn. Już posprzątane? Pewnie posprzątane. Rozejrzyjmy się tu trochę, co? Ten odcinek i tak już za długo trwa, ja się i tak świetnie bawię. Widzimy się już wkrótce. Hej, hej.